Na początku lat 90. zrodził się pomysł zagospodarowania Fortu 49 Krzesławice na działalność Domu Kultury. Sytuacja była trudna, bo co prawda minął już czas programowego niszczenia krakowskich fortów, ale był jeszcze gorszy, można powiedzieć, dla nich czas programowego zapomnienia o nich. Gdy pojawiła się propozycja urządzenia w jednym z tych fortów Domu Kultury, wydawało nam się, że ona jest bardzo atrakcyjna i warto ją rozważyć. To nie było takie proste pozyskać ten fort z racji tego, że on był własnością wojska. Oczywiście udało mi się przekonać wojskowego i spisaliśmy z nim notatkę, że wojsko zrzeka się tego obiektu i przenieśliśmy ten obiekt na własność gminy Kraków. Rezolucją Rady Miasta Krakowa w 1994 roku obiekt został przekazany dla Młodzieżowego Domu Kultury, by po stosownym remoncie mógł pełnić nową funkcję. Przy współpracy z konserwatorem zabytków rozpoczęto prace budowlane. Między innymi pojawiły się nowe otwory okienne, przywrócono dawny układ wnętrz, wykonano nową izolację dachu i wentylacji. W styczniu 2000 roku w prawym skrzydle głównego budynku rozpoczyna działalność Młodzieżowy Dom Kultury. Zaczęliśmy odkrywać mało znaną historię tego obiektu. Ta historia stała się dla nas wyzwaniem. Obecnie w wielu kołach zainteresowań Młodzieżowego Domu Kultury uczestniczy ponad 1200 osób. Organizujemy także duże wydarzenia historyczne. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice organizuje liczne imprezy. Koncerty, turnieje, projekty międzynarodowe, żywe lekcje historii. Oto para młoda zajeżdża na wyczce prawdziwej, wspaniałej, krakowskiej. Tak jest, kochani moi! W swym lokale przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe na tablicy ogłoszeń. Fioletowym flamastrem ktoś na pas brał słów kilka dziwne. Była ich treść: niebo to wyrańca, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, nowo święci. Są pańscy sztanką ciepłej herbaty, Boże, stuje cię pan. Nie było tu wyraźnica, nie było z widokiem na raj. Nie było.
serdecznie witam wszystkich moich przyjaciół z Grębałowa. Bardzo serdecznie witam przyjaciół z Luboczy. To już jest 8 wystawa z kolei, a więc ile obrazów musiała Barbara Matuszczyk namalować? Godzi się mieć w domu obrazy, bo człowiek zupełnie inaczej mieszka. Ja krótko, anegdotycznie do Państwa, jeżeli można pozwolić. Anegdotka. Często biegam z delikatesów do domku z siateczką rano. Nie mogę sobie odmówić zajrzenia na wystawę. Tak pokątnie biegnę i dzwonię do Basi któregoś dnia z gratulacjami, powiedziawszy pewne zdanie. A Basia mówi, czy możesz to powtórzyć publicznie? Skoro tak, napisałam bez okularów. Zdanie to było takie. Moją duszę, jak muzyka, kuszą marzeń frazy. Chciałabym się, Basiu, budzić, patrząc na twoje obrazy. Bardzo, 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 bardzo dziękuję.